Volvo EC40. To chyba model Volvo, który ma najbardziej sportową sylwetkę. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest to nadwozie coupe, wyraźnie ścięte. W naszym wypadku mamy obręcze 20-calowe, opony 235x45. Długość nadwozia to dokładnie 4,44 m, a rozstaw osi to 2,70 m. Ciekawostką jest, że samochód może brodzić w wodzie do 45 cm. Jest to naprawdę sporo. Zobaczcie. Do takiej głębokości jest w stanie brodzić. A prześwit mamy 17 cm. Fajne jest to, że ta część dolna jest element z tworzywa, w związku z tym zabezpiecza też przed ewentualnymi uszkodzeniami na parkingu. Drzwi oczywiście sięgają do samego dołu. Przód ma charakterystyczne światła dla Volvo. Zamknijmy przy okazji pilotem samochód i otwórzmy. Bardzo ładnie te światła wyglądają. W modelach elektrycznych przedni grill jest taki zasłonięty jakby, pełny. No jest tutaj wlot w tym miejscu, ale generalnie większość jest zasłonięta. Natomiast kamerkę przednią mamy w tym miejscu w znaczku Volvo. Tył jest moim zdaniem bardzo ładny. Wygląda bardzo sportowo. Zaczynając od spoilera tutaj na tylnej klapie. W naszym egzemplarzu jeszcze jest napis C40. Natomiast niebawem w kolejnych już modelach będzie to EC40. No te światła się prezentują bardzo, bardzo efektownie. Tu mamy takie przerywane jakby oświetlenie. No i mamy jeszcze też fajny smaczek, takie jakby uszy. No fajnie to wygląda. W naszym modelu, co jest ważne, mamy dwa silniki. W związku z tym moc wynosi 408 koni mechanicznych. A moment obrotowy to 670 Nm. Podoba mi się, że ładowanie samochodu wygląda jak w tradycyjnym, benzynowym. Mamy normalnie z tyłu klapkę,
takim miejscu, gdzie zwykle się tankuje paliwo. W tym momencie pewnie część z Was, która nie miała jeszcze styczności z samochodem elektrycznym, pomyśli: fajny samochód, ale ile czasu trzeba go ładować, jeśli nie mogę podłączyć się do własnego złącza? W takim razie zobaczcie, jak to wygląda w tym przypadku, korzystając z dobrej ładowarki publicznej. Ładowanie rozpocząłem o godzinie 16, a prąd ładowania to na ten moment 122 kW. Oczywiście będzie on w trakcie ładowania się stopniowo zmniejszał. Zobaczymy, jak to pójdzie w praktyce. Poziom naładowania w 80% osiągnęliśmy o godzinie 16:24, a prąd ładowania zmniejszył się do 39 kW. Teoretycznie naładujemy do końca godziny 17:19. Także idzie to całkiem dobrze, myślę. Napisz w komentarzu, jak oceniasz szybkość ładowania w Volvo EC40 lub daj kciuk w górę, jak uważasz, że jest to dobry wynik. Przypominam, że naładowanie akumulatora z 43 do 80% zajęło mi 24 minuty. Dobra, zerknijmy, jak prezentuje się bagażnik w naszym samochodzie. Pokrywę bagażnika możemy oczywiście otworzyć zdalnie kluczykiem. Ja już wcześniej odczepiłem półkę, żeby było to troszeczkę prościej. Tu mamy też takie zagłębienia. W bagażniku po prawej stronie mamy światełko LED-owe. Tutaj takie zagłębienie. Haczyk, mocowanie, tutaj kolejne, z drugiej strony mamy to samo, a może jeden zaczep założę. Bagażnik posiada podwójną podłogę, którą w bardzo praktyczny sposób możemy złożyć, a pod podłogą jest całkiem spora przestrzeń. W tym momencie są tutaj kable i inne akcesoria, ale w dalszym ciągu jest sporo miejsca do wykorzystania. I bagażnik przy złożonych siedzeniach tylnych ma 404 litry pojemności. Ale możemy je rozłożyć oczywiście. Automatycznie nam się elektrycznie złożą zagłówki. Posłuchajcie. Drugie oparcie. Tak samo. Zagłówek. Złożony. I mamy praktycznie idealnie równą podłogę. Po rozłożeniu tylnych oparć powierzchnia wzrasta do 1205 litrów. Także to już jest naprawdę dość konkretnie. Jeszcze zaraz sprawdzę, jaka tutaj długość jest. A mianowicie do oparcia kierowcy mamy 177 cm, a nawet do uszczelki 180 cm. Sprawdźmy szerokość. Jest to około 100 cm. Jak przystało na samochód premium, mamy tutaj wykończenie aluminiowe i wszędzie praktycznie wykładzinę w bagażniku, tylko w górnej części jest plastik. Mamy też możliwość przewożenia dłuższych przedmiotów. Jest tutaj otwór. Tutaj możemy oczywiście podnieść zagłówek, jeśli nam to przeszkadza, ale w każdym razie taka opcja jest.
To co ważne, pasy nam nie kolidują, możemy spokojnie sobie składać oparcie, nie pamiętając, nie troszcząc się o to, że przytniemy pas. Mamy jeszcze bagażnik z przodu o pojemności 31 litrów. Zobaczcie. Całkiem spora przestrzeń, wykończona wykładziną. A tu jeszcze mamy pod tą półeczką zestaw naprawczy i kilka akcesoriów. Że spokojnie można tutaj jeszcze coś przewozić. Muszę Wam przyznać, że przestrzeń bagażowa tego modelu Volvo pozytywnie mnie zaskoczyła pod względem pojemności i zastosowanych rozwiązań. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Nasze Volvo EC40 ma charakterystyczne dla nowych modeli światła do jazdy dziennej w kształcie przewróconej litery T. W naszej testowej wersji mamy opcjonalne reflektory Pixel LED, które wymagały dopłaty 5300 zł. A czy było warto dopłacić? Zobaczycie za chwilę w teście reflektorów. Tylne lampy są w pełni LEDowe, w górnej części przerywane i na żywo robią bardzo dobre wrażenie takiej nowej technologii, przestrzeni. Trudno mi to opisać. Zobaczcie sami, czy się Wam to podoba. Oświetlenie nastrojowe w kabinie nie jest zbyt agresywne. Nie ma możliwości zmiany kolorów, ale mamy podświetlone panele, które mają strukturę o zmiennej wysokości. Te ciemniejsze miejsca są grubsze, czyli wyższe od jaśniejszych miejsc. Dodatkowo podświetlone jest miejsce na nogi, kieszenie w drzwiach i tunel środkowy. Nie mam też żadnych uwag do podświetlenia przycisków do obsługi. A teraz zobaczcie, jak działają światła Pixel LED. Jak wcześniej mówiłem, jest to opcja wymagająca dopłaty. Ale w mojej ocenie jasność oświetlenia jest rewelacyjna. Reakcja systemu na nadjeżdżające samochody z naprzeciwka była perfekcyjna, a wycinanie wiązki nawet dla kilku samochodów było właśnie takie, jak powinno być. Powiem Wam, że jadąc w nocy z tymi reflektorami, trudno było mi ukryć radość i satysfakcję. Myślę, że wśród samochodów, które miałem przyjemność do tej pory testować, właśnie te reflektory to absolutna czołówka. Uważam, że warto dopaść do tej opcji. A jaka jest Wasza ocena? Jeśli się Wam podoba oświetlenie, dajcie kciuk w górę, a przy okazji pamiętajcie, żeby sprawdzić subskrypcję, bo niebawem planuję kolejne materiały. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda wnętrze Volvo EC40, zaczynając od tylnych drzwi. Górę mamy miękką, ten element również. Tu jest twardy element, plastikowy, ale przyjemny w dotyku. Tutaj mamy wykładzinę, która sięga aż do samego dołu, do kieszeni. No i to jest już element twardy. Drzwi zachodzą praktycznie do samego końca, czyli się nie powinniśmy pobrudzić przy wysiadaniu. Dobra, wskakuję do tyłu. Fotel ustawiony jest według moich preferencji i miejsca jest dużo, dużo jest. Zobaczcie, co najmniej na 4-5 palców. Ta część fotela z tyłu jest miękka, chyba to jest skóra jakaś syntetyczna. Tutaj mamy plastik.
i gazetownik z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy nawiewy i gniazda USB typu C. Mamy też podłokietnik z miejscami na kubeczki. Miękko wykończony. Wygodny. Kanapa tylna też jest z takich przyjemnych materiałów. Nie wiem dokładnie jakie są materiały, ale myślę, że to jest prawdopodobnie skóra syntetyczna. Tutaj coś w stylu alkantary w dotyku. Zagłówki też miękko wykończone. Z jednej i z drugiej strony mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie coś położyć. Szklany dach jest fajny. W standardzie. Natomiast nie ma tutaj roletki, która mogłaby ten dach zasłonić. Co prawda jest on przyciemniany. Tutaj mamy lampkę, haczyk i z drugiej strony dokładnie tak samo. Dodatkowy haczyk mamy jeszcze w tym miejscu. Także w zasadzie wszystko co trzeba jest. Zanim zajmę miejsce z przodu, zerknijcie jak wygląda ta przestrzeń widziana z tylnego siedzenia. Zobaczmy w takim razie jak boczek z przodu wygląda. Wygląda to podobnie. Ta część też jest miękka. Tutaj mamy wykładzinę do końca kieszeni. Dół jest twardy. Różnica jest taka, że mamy pamięć foteli. No i Harman Kardon. Oznaczenie systemu muzycznego. Dodatkowo jeszcze więcej przycisków oczywiście w drzwiach. Elektryczna regulacja foteli jest z boku. Mamy tutaj też regulację lędźwiową. Dość dobrą. Nakładki na progi, drzwi. Wykończenie fotela jest podobne. Dodatkowo mamy jeszcze możliwość podparcia, więc to na pewno w trasie się bardzo przydaje. Miałem okazję się przekonać. Deska u góry jest miękka. Jest jakieś tworzywo. Ten element jest podświetlany. No i tutaj się w nocy wyświetlają takie różne kolory w odcieniu szarości. W zależności od wysokości. To jest takie zróżnicowane, jakby wysokość jest. Co tu mamy jeszcze? Schowek przed pasażerem. W środku wyłożone gumą. I mamy dodatkowo jeszcze tutaj takie miejsce u góry. A oczywiście lusterko z podświetleniem LED. Nawiewy są oczywiście regulowane. Góra, dół, na boki. Tak jak chcemy. Słupki oczywiście są tutaj pokryte tkaniną, jak przystało na samochód premium.
Podłokietnik nie jest regulowany, natomiast jest tutaj schowek gumowany. Mam dodatkowy schowaczek, który można wyciągnąć. Idąc dalej, miejsca na kubeczki, położone na różnym poziomie, tutaj gumowane. Miejsce na telefon z ładowarką indukcyjną. Jeśli nie ładujemy, a jedzie też pasażer, zmieszczą się dwa obok siebie. Mamy tutaj też gniazdo 12 V, maksymalnie 120 W. I dwa gniazda USB-C. Jeśli chodzi o przyciski fizyczne na pulpicie, no to tutaj to co widać. Między innymi regulacja głośności. Reszta to jest na kierownicy bądź w drzwiach. Na kierownicy po lewej stronie mamy obsługę tempomatu i asystentów. Tutaj obsługujemy sobie ewentualnie wyświetlanie mapy, możemy zmienić, bądź komputer pokładowy. A jeśli chodzi o centralny wyświetlacz, no to mamy, tak jak widać, mapy. Radyjko. Tutaj możemy Apple CarPlay podłączyć. Mamy też podgląd asystenta zasięgu, który nam pokazuje aktualne zużycie i tak dalej. W tym miejscu dostęp do klimatyzacji bądź podgrzewania foteli. Tutaj jeszcze może być podgrzewanie kierownicy. No i kamerka 360. A tutaj mamy jeszcze do ustawienia funkcje związane z prowadzeniem i asystentami. Ładowanie. Dźwięki. Łączność. Tutaj jeszcze tego typu rzeczy właśnie. Związane ze sterowaniem. Tylne zagłówki możemy złożyć automatycznie, klikając sobie tutaj w to miejsce. I zobaczcie, jak to wygląda. I zagłówki są złożone. Fajne jest to, że ten system jest oparty na Google, w związku z tym mapy są po prostu z Google. Nie ma potrzeby, jak to często do tej pory robiłem, łączenia telefonu z systemem, bo używam map Google. Tutaj po prostu one są i to jest właśnie fajne. Przy okazji tutaj możemy sobie oczywiście zaznaczać fajne rzeczy. Będą nam się wyświetlać na przykład miejsca ładowania. Zobaczcie, w jaki sposób działa nawigacja w Volvo po wprowadzeniu adresu, czyli na przykład Złota 64. Pokazuje nam oprócz trasy, gdzie powinniśmy doładować samochód i ile czasu nam to zajmie. Tak jak w tym przypadku mamy tutaj po drodze 19 minut, stacja ładowania Majdany Wielkie.
i po przyjeździe mamy 22% jeszcze w akumulatorze, ale jeśli chcemy sobie na przykład ten limit zachować większy, na przykład 32%, no to tutaj wtedy musimy po drodze ładować w tym jednym miejscu 31 minut. To mi się podoba. Proszę bardzo. Można tutaj też poglądać mój kanał. Jeżdżąc tym samochodem miałem niesamowitą frajdę. Osiągi są po prostu nieprawdopodobne. Przyspieszenie odczuwałem zupełnie inaczej jak w samochodzie z napędem spalinowym. Wydaje mi się, że większy pozytywny szok można przeżyć właśnie w takim elektrycznym Volvo niż w samochodzie spalinowym o takim samym przyspieszeniu. Wciskając mocno, gwałtownie pedał gazu, można wręcz mieć na chwilę wrażenie, że po prostu odpływamy. Ale to nic dziwnego, bo mamy napęd na obie osie, moment obrotowy 670 Nm, dostępny praktycznie od razu i do tego 408 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna jest natomiast ograniczona do 180 km. Przy okazji zobaczcie, jak wygląda aktualny cennik. Ceny zaczynają się od 243 900 zł za wersję Core z pojedynczym silnikiem. Zwiększenie mocy o ponad 70% z 238 koni mechanicznych do 408 koni mechanicznych kosztuie 31 000 zł. Jest to z pewnością spora kwota, ale dostajemy za to szokujące osiągi, dwa silniki i napęd na 4 koła. Moim zdaniem warto tą opcję rozważyć. Nasza wersja to Ultimate i w momencie zakupu była to najwyższa wersja, a teraz najwyższą wersją jest Ultra. Samochód bardzo dobrze mi się prowadziło, ale z racji tych niesamowitych osiągów trzeba mieć na uwadze, że masa własna naszej wersji wynosi 2185 kg. Pomimo tego, że nie jeździłem jeszcze innymi modelami Volvo, mam wrażenie, że EC40 to najbardziej sportowy model, bo oprócz świetnych osiągów ma też sportową sylwetkę, ale w związku z tym, że tył jest mocno ścięty, widoczność tylnej szyby jest bardzo ograniczona. Mi to nie przeszkadzało, chociaż jeżdżąc w trasie, dobrze mieć lepszą widoczność. Wszystkiego jednak nie można mieć, dlatego musicie sami sprawdzić, czy Wam to po prostu odpowiada. Sprawdziłem też działanie funkcji głosowych. Mamy możliwość sterowania głosem różnych funkcji, na przykład zwiększ wentylację na 3. W porządku, ustawiam prędkość obrotów wentylatora na 3. I wiele innych funkcji można tak sterować. Sterowanie głosowe może być więc wygodną alternatywą dla tradycyjnych przycisków lub funkcji na ekranie. Przechodząc do tematu wyciszenia, spodziewałem się, że moje odczucia będą bardzo dobre, bo jest to auto premium, renomowanego producenta i do tego elektryczne. Narzekać na pewno nie można, bo jest co najmniej dobrze, ale myślałem, że szum powietrza będzie mniej słyszalny. A co pokazał miernik? Przy prędkości 90 km na godzinę poziom hałasu wynosił około 64 dB, a przy prędkości 120 km na godzinę miernik pokazał około 68 dB. Za chwilę powiem jeszcze o zasięgu i jaki mamy pobór mocy, ale teraz poproszę Cię o kciuk w górę, jeśli uznajesz, że wykonałem dobrą pracę, oraz o sprawdzenie, czy masz subskrypcję, bo niebawem pojawią się kolejne materiały. Po pełnym naładowaniu wyświetlacz pokazał, że mamy zasięg 410 km. Zabrakło mi czasu, żeby zrobić taki zasięg w mieście, ale na podstawie cząstkowych danych myślę, że 400 km w mieście jest realne. Z kolei na trasie, jadąc przepisowo drogą ekspresową, w moim przypadku zasięg wyniósł około 300 km, co potwierdza aplikacja, która muszę przyznać, że podaje dość realistyczne dane. Czyli, żeby pokonać trasę Gdańsk-Warszawa i mieć bezpieczny zapas energii, muszę po drodze zrobić 19 minut przerwy na ładowanie. W moim odczuciu nie jest to żadną ciążliwość, bo i tak robię po drodze przerwy.
Średni pobór prądu na trasie Warszawa-Gdańsk wyniósł 21,5 kWh na 100 km. Wliczając w to jazdę w miastach, przebudowę drogi, gdzie są ograniczenia prędkości, oraz drogę ekspresową S7. W mieście najniższe zużycie prądu, jakie udało mi się osiągnąć, to 15,1 kWh, ale przy małym ruchu i starałem się bardzo, żeby pobór był niewielki. A jeżdżąc normalnie, też przy dużym natężeniu, wychodziło mi z kolei około 21-22 kWh. Jeśli macie przyjemność na co dzień użytkować ten model Volvo, napiszcie w komentarzu, jak to wygląda u Was. Podsumowując, samochód mi się bardzo podoba i drobne niedogodności nie są żadnym problemem, dlatego myślę, że w tej klasie elektryków długo nie trafia na coś lepszego do testów. W mojej ocenie na szczególne wyróżnienie zasługują osiągi, prowadzenie, dopracowanie szczegółów, jakość wykończenia oraz światła Pixel LED. Mi osobiście też bardzo się podoba stylistyka, ale to wiadomo jest kwestia indywidualna. Napisz w komentarzu, jak Ty oceniasz ten samochód. Będę wdzięczny za Twój kciuk w górę. Pamiętaj też o subskrypcji, bo niebawem będzie kolejny materiał. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia niebawem.